Szkoła dla rodziców i wychowawców to program Ośrodka Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, który realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy. Adresowany jest do osób, które pragną lepiej komunikować się z dziećmi, ucząc się między innymi rozpoznawać, akceptować i nazywać uczucia oraz nie tylko słuchać, ale i usłyszeć dziecko. Na bazie diagnozy, którą przeprowadzili pracownicy socjalni, doszliśmy do wniosku, że jednym z takich głównych problemów wśród naszych podopiecznych jest brak tych umiejętności wychowawczych. Pomysł, by program zrealizować w Świdnicy, pojawił się w 2010 roku. Wtedy do udziału w szkole dla rodziców i wychowawców uczestniczyli wyłącznie podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Odbiorcami tych oddziaływań, wsparcia rodziny niekoniecznie muszą być rodziny, które przeżywają jakiś kryzys, problemy, ale mogą być to po prostu, a nawet powinny być rodziny, które chcą lepiej wypełniać swoje zadania związane z rodzicielstwem. W 2011 roku poprzez zaproszenie do udziału w zajęciach osób mających problemy z wychowaniem dzieci i tych, którzy tych problemów nie mają, powstało pole do wymiany doświadczeń. Z racji dużego zainteresowania w bieżącym roku odbędą się 4 edycje szkoły dla rodziców i wychowawców. Rodzina, praca z rodziną, wspieranie rodziny jest właściwie najważniejszym elementem, jeżeli chodzi o szeroko rozumianą profilaktykę. Zapraszamy wszystkie osoby chętne do skorzystania z tej formy wsparcia. Zapisy na bezpłatne zajęcia prowadzone są pod numerami telefonów widocznymi na ekranie. Kurs obejmuje 40 godzin teorii i ćwiczeń, co daje 10 spotkań.